Panie Komendancie, Panie Ministrze, Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo. Po pierwsze jest mi niezmiernie miło gościć w murach Akademii Obrony Narodowej kolejny rok, gdzie mam zaszczyt i honor skierować do Państwa kilka słów w zakresie bezpieczeństwa i w obszarze bezpieczeństwa, inaugurując tym samym rok akademicki 2014, rok szczególny dla mnie, bo rok. Nie tylko ogromnej ilości rocznic naszego państwa, w tym i sił zbrojnych, naszej, naszego członkostwa w NATO, ale i też swoją osobistą rocznicę, do tego dokładam, 20. rocznicę rozpoczęcia edukacji na Akademii Obrony Narodowej. Jako, mam nadzieję, dobrze zapowiadający się student, nie z powodów i walorów moich własnych osobistych, ale z tego powodu chociażby, chociaż i tych walorów nie wykluczam, ale z powodu, że tylko tacy studenci trafiają na Akademię Obrony Narodowej, którzy niosą za sobą określony potencjał intelektualny. Szanowni Państwo, temat, który dzisiaj przedstawię, nie jest tematem szokującym, ale i też rolą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na czele z szefem sztabu, nie jest szokowanie. Sztab Generalny raczej kreuje, a nie szokuje. Sztab Generalny kreuje. Funkcjonowanie podstawowego elementu systemu obronnego państwa, jakim jest podsystem funkcjonowania sił zbrojnych. W dzisiejszym wykładzie odniosłem się do ostatniego przytoczonego przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzenia na odprawie kierowniczej kadry sił zbrojnych, corocznej odprawie kierowniczej kadry sił zbrojnych, gdzie pan prezydent wskazał w marcu bieżącego roku pewne wytyczne wytyczne które są dla nas drogą budowy bezpieczeństwa militarnego Polski Postaram się jednak wskazać pewne momenty oraz tło w ujęciu euroatlantyckim i globalnym podejmowanych przez sojusz decyzji politycznych oraz wynikających z tychże decyzji reakcji i implikacji Proponuję zatem krótką przebieżkę intelektualną od momentu utworzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego i jego funkcjonowania w zbiorowości bezpieczeństwa międzynarodowego. Po dzień dzisiejszy, oddając refleksję ostatniego szczytu NATO w Newport i ustaleń zawartych na tym szczycie, na przykładzie faktów i dokumentów, które będę przytaczał, postaram się udowodnić tezę, że NATO w obecnym złożonym i wieloaspektowym, a to wieloaspektowość oznacza. I aspekty polityczne, militarne, społeczne, gospodarcze, kulturowe, religijne i inne środowisku bezpieczeństwa, które integruje w wymiarze międzynarodowym i stanowi platformę polityczną z wojskową. Postaram się także odpowiedzieć na pytanie, czy szczyt W Newport był pewnego rodzaju przełomem w określeniu dalszego funkcjonowania NATO. Narodziło się w tym obszarze wiele mitów, występowało wielu zacnych ekspertów. Postaram się zatem oddzielić mity od faktów. Szanowni państwo, rola USA i Związku Radzieckiego jako dwóch przeciwwag wygenerowały w latach 1947-1991 środowisko bezpieczeństwa, które charakteryzujemy obecnie pod pojęciem zimnej wojny. Stan ten trwał nieprzerwalnie, od 1947 roku, to jest od momentu dekompozycji koalicji antyhitlerowskiej, do rozpadu systemów socjalistycznych w Europie w roku 1989 i rozpadu samego Związku Radzieckiego w drugiej połowie 91 roku. Zimna wojna określana i określała stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy układem warszawskim, a państwami Niekomunistycznymi skupionymi w NATO. Ponadto odnosi się również do stanu, jaki zaistniał między blokami obronnymi Organizacji Paktu Azji Południowo-Wschodniej, Organizacją Paktu Centralnego i za pozaeuropejskimi państwami socjalistycznymi i przeciwnikami Stanów Zjednoczonych. W okresie zimnej wojny skrystalizowała się idea organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jako sojuszu polityczno-wojskowego. Początkowym celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze, ze strony Związku Radzieckiego i jego satelitów. Z czasem jednak organizacja stała się elementem utrzymania równowagi strategicznej między Wschodem i Zachodem. Po rozpadzie układu dwubiegunowego NATO transformowało się w kierunku organizacji, która stoi na Straży Bezpieczeństwa w wymiarze globalnym. Podstawą funkcjonowania sojuszu jest znany nam Traktat Północnoatlantycki. Szczególnie ważny w tym traktacie dla naszej obronności jest artykuł 5, w którym NATO stawia sobie za cel zbiorową obronę swoich członków środkami zarówno politycznymi, jak i militarnymi. Jednak artykuł 5 trzeba umiejętnie czytać wraz z artykułem 3 Traktatu Północnoatlantyckiego, stanowiącym, że każdy człowiek NATO oprócz przywileju niewątpliwego ma również swoje powinności i obowiązki. Jednym z tych obowiązków jest zapewnienie bezpieczeństwa własnego państwa. NATO również nie jest instytucją charytatywną. Oznacza to, że NATO nie jest drogą jednokierunkową, a państwa członkowskie nie mogą bezkrytycznie cieszyć się dobrodziejstwem artykułu 5, w którym to sojusznicy przyjdą nas obronić. Ale również zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie. Do wypełniania swoich zobowiązań, zobowiązań, które przyjęto i zdecydowano o ich realizacji, Szanowni Państwo, Traktat Północnoatlantycki jest zasadniczym dokumentem, w odniesieniu do którego odnosi się cała działalność struktur polityczno-wojskowych. W artykule 9 tego dokumentu. Wszelkie sprawy dotyczące realizacji tego traktatu spoczywają w kompetencjach Rady Północnoatlantyckiej. Rada zobligowana jest do utworzenia organów pomocniczych, których zadaniem będzie wypełnienie zaleceń środków w celu realizacji postanowień Artykułu 3 i Artykułu 5. Ze wspomnianych przeze mnie zapisów traktatowych wynika, iż integracja działań politycznych z wojskowymi realizowana jest na poziomie strategicznym. Na poziomie tych, Na poziomie, na poziomie tym. Dowódcy wojskowi, zarówno dowódca operacyjny, jak i dowódca transformacji realizują politykę sojuszu zasadniczo w dwóch obszarach. W obszarze operacyjnym ACO oraz związanym z poprawą zdolności sojuszu w ACT. Strategie sojuszu od początku stanowiły reakcję na zmieniające się środowisko bezpieczeństwa. Zawarty w nich kontekst polityczny stanowił podstawę i wyznaczał ramy działalności wojskowej sojuszu. Przyjęte w 90, 1957 i 1968 roku strategie opierały się głównie na amerykańskich koncepcjach strategicznych. Pierwsza z nich zakładała wykonanie uderzeń jądrowych na państwa układu warszawskiego w odpowiedzi na poważniejszy atak militarny. Więcej dopuszczała również wykonanie uprzedza, uprzedzającego ataku. Jądrowego w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa państw w sojuszu. W roku 68 przyjęto strategię elastycznego reagowania, zakładającą możliwość prowadzenia działań wojennych zarówno z wykorzystaniem broni jądrowej, jak i bez niej w działaniach konwencjonalnych. W przypadku ataku państw Układu Warszawskiego przewidywano prowadzenie działań o charakterze konwencjonalnym, a w sytuacji ich niepowodzenia wykorzystanie taktycznej broni jądrowej na ograniczoną skalę. Strategiczna broń jądrowa miała być użyta dopiero po jej zastosowaniu przez Związek Radziecki. W podsumowaniu tego okresu należy stwierdzić, że NATO w latach 1947-1991 swoje działania planowało prowadzić z wykorzystaniem swojego całego arsenału także na obszarze pozatraktatowym jako wojny zastępcze, co pozwoliło na zachowanie status quo sojuszu oraz ewolucję poglądów politycznych i wojskowych odnoszących się do charakteru. Oraz przebiegu potencjalnego konfliktu zbrojnego. Charakteryzując funkcjonowanie NATO w postzimnowojennym okresie, należy stwierdzić, że rozpad układu dwubiegunowego oraz formowanie się nowej sytuacji geostrategicznej, zwłaszcza w Europie, przyniósł zanik zagrożenia wojną konwencjonalną i nuklearną na wielką globalną skalę. Po rozpadzie układu warszawskiego NATO rozpoczyna pełnić rolę stabilizacyjną. Działania mają, podejmowane działania mają zapobiegać rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych, a Rosja przestała być postrzegana przez NATO jako przeciwnik. W nowej koncepcji strategicznej NATO z Rzymu z 91 roku określono, że zagrożenie nagłym i zmasowanym atakiem przeciwko sojuszowi przestało istnieć. Ponadto zmniejszono również rolę broni nuklearnej z jednoczesnym jej utrzymaniem jako istotnej dla zachowania bezpieczeństwa światowego i pokoju w obszarze Deterrence. Polityczne poszukiwania nowych dróg dla sojuszu spowodowały podjęcie w czasie szczytu w Brukseli w dniach 10-11 stycznia 1994 roku decyzji o rozszerzeniu współpracy politycznej i wojskowej w całej Europie oraz rozpoczęciu programu Partnerstwa dla Pokoju. Spowodowało to faktyczne otwarcie sojuszu na współpracę z państwami z byłego bloku wschodniego, Przyszłościowo na wstąpienie innych państw europejskich do Sojuszu. Nowe rozdanie w Europie, zmniejszenie wpływu Federacji Rosyjskiej, jej wewnętrzne problemy i słabość ekonomiczna spowodowały, że w doktrynie Wojskowej Federacji Rosyjskiej w 1993 roku zawarto zerwano, przepraszam, z zasadą podjętą w roku 82, że Rosja nie użyje broni jądrowej jako pierwsza. Równocześnie dopuszczono możliwość użycia broni jądrowej w przypadkach zbrojnej napaści na Federację Rosyjską państwa niedysponującego dyspo, nie bronią jądrową, ale związaną porozumieniem z państwem dysponującym taką bronią. Rosja uczyniła więc z broni jądrownej główny czynnik odstraszania ze względu na słabość w funkcjonowaniu państwa w innych dziedzinach życia społecznego. Tłem dla tworzenia doktryny z 1993 roku był konflikt w Czeczeniu, który w ostatecznym rozrachunku doprowadził do włączenia Czeczenii w skład Federacji Rosyjskiej w roku 2003. Polityczna transformacja sojuszu w latach 1997-1999 polegała na próbie ustabilizowania sytuacji w Europie po wojnach na Bałkanach. Istotnym szczytem NATO w tym okresie był specjalny szczyt z udziałem Federacji Rosyjskiej w 1997 roku w Paryżu, w którym NATO podpisało z Rosją akt stanowiący o podstawach wzajemnych stosunków, współpracy i bezpieczeństwa. W tym samym roku zorganizowano szczyt, w ramach którego przyjęto Madrycką Deklarację w sprawie bezpieczeństwa i współpracy euroatlantyckiej. Zawierała ona między innymi zaproszenie Czech, Polski i Węgier do członkostwa w sojuszu, oraz reformę struktur dowodzenia wojskowego NATO. Wobec wydarzeń na Bałkanach i nieustannej ewolucji środowiska bezpieczeństwa zadania sojuszu musiały zostać rozszerzone o reagowanie kryzysowe spoza artykułu 5, poza obszarem traktatowym. Polityczną decyzję w tym zakresie podjęto przyjmując nową koncepcję strategiczną sojuszu w roku 1999 na szczycie w Waszyngtonie. Odpowiedzią Rosji na zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa było przyjęcie nowej doktryny wojskowej. Dokument ten określał, iż możliwość tradycyjnej agresji zbrojnej przeciwko Federacji Rosyjskiej i jej sojusznikom uległo znacznemu ograniczeniu. Głównymi zagrożeniami zewnętrznymi określono m.in. terytorialne pretensje w stosunku do Federacji Rosyjskiej, ingerencje w stosunki wewnętrzne w politykę wewnętrzną Federacji Rosyjskiej, ale także uusiłowanie. Ignorowania interesów Federacji w zakresie regulowania problemów międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym przeciwdziałanie umacnianiu pozycji Federacji Rosyjskiej jako jednego z centrów wojskowych mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz dyskryminację, deprawację praw, swobód i ustanowionych interesów obywateli Federacji Rosyjskiej za granicą. Szanowni Państwo. Ataki z września 2001 roku stanowiły impuls do zmiany postrzegania sytuacji bezpieczeństwa przez Sojusz. Po raz pierwszy w historii Sojuszu NATO uruchomiło procedury z artykułu 5. Rozpoczęto misję Active Endeavor w rejonie Morza Śródziemnego i zapoczątkowano operację wojskową w Afganistanie. Po 2001 roku na kolejnych pięciu szczytach NATO podejmowano decyzje polityczne mające na celu Przeciwstawienie się nowym zagrożeniom. Najistotniejsze decyzje dotyczyły powołania do życia Rady NATO-Rosja, która miała rozwiązać i nawiązać współpracę, poszerzając ją we wzajemnych relacjach Rosji z NATO. Zaproszenie siedmiu państw byłego bloku wschodniego do członkostwa w, pakiecie, w pakcie. Utworzenie wreszcie sił odpowiedzi NATO. Podjęto decyzję o wsparciu państw członkowskich NATO w misji w Afganistanie. A następnie o przyjęciu dowództwa nad międzynarodowymi siłami wsparcia bezpieczeństwa IS-a w Afganistanie. Wyrażono poparcie dla rezolucji 1441 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Poparcie to polityczne dla rezolucji pozwoliło na uczestnictwo poszczególnych członków sojuszu w operacji koalicyjnej na terenie Iraku. Przyjęto plan działań NATO Ukraina. Zakończono misję Sfor w Bośni i w Hercegowinie. Zastąpienie jej misją EUFOR Altea. Zdecydowano wreszcie o wprowadzeniu celu Robertsona, który zakładał, że 40% sił zbrojnych państw członkowskich musi być gotowa do przegrupowania, a 8% musi stale uczestniczyć w misjach zagranicznych. Wszyscy wiemy, że cel ten na przestrzeni lat ewoluował i tak zwane deployability, a więc zdolność do przerzutu, poniesiono do. Poziomu 50%, gdzie sustainability określono na poziomie procent 10. Podjęto wreszcie decyzję o zaproszeniu Chorwacji i Albanii do Sojuszu. Ogłosono, ogłoszono również poparcie dla integralności terytorialnej i niepodległości oraz suwerenności Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji i Mołdawii. Poparto plan dla budowy przez USA tarczy antyrakietowej w Europie zanegowanego przez Federację Rosyjską na spotkaniu Rady NATO Rosja. 4 kwietnia 2008 roku w Budapeszcie. Kolejny szczyt NATO w Strasburgu i odbywał się w tle konfliktu w Gruzji. Władze Osetii Południowej, zachęcone ogłoszeniem przez Kosowo niepodległości w lutym 2008 roku, zdecydowały o oderwaniu się od Gruzji. Spotkało się to z poparciem Federacji Rosyjskiej, która pod pozorem prowadzenia misji pokojowej wkroczyła na, ter na terytorium sporne. Uczestnicy szczytu, pomimo uznania partnerstwa z Rosją za strategiczny element w, w rozwijaniu bezpieczeństwa w regionie euroatlantyckim, wezwali ten kraj do wycofania żołnierzy z regionu Osetii Południowej i Abchazji. 12 maja 2009 roku prezydent Federacji Rosyjskiej zaakceptował nową strategię bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej do roku 2020. Strategia ta wskazywała na powrót Rosji. Jako kluczowego gracza na arenie międzynarodowej. W katalogu zagrożeń Federacji Rosyjskiej pierwsze miejsce przyznano Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. Szczególną uwagę zwraca się także na wojny surowcowe, a w tym kontekście pojawienie się problemu Arktyki, o którą w najbliższym czasie może rozegrać się istotny konflikt i walka geopolityczna także z udziałem Federacji Rosyjskiej. Strategii wskazuje się na możliwość użycia broni atomowej przed wszelkiego rodzaju agresją, także agresją konwencjonalną. W ramach szczytu w Lizbonie w roku 2010 przyjęto nową koncepcję strategiczną Paktu Północnoatlantyckiego. Do trzech głównych zadań NATO zostały zaliczone obrona zbiorowa w ramach artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, realizacja zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwo kooperatywne, czyli działania na rzecz umacniania międzynarodowego bezpieczeństwa w tym partnerstwo z właściwymi państwami, innymi organizacjami międzynarodowymi. Chciałem zwrócić w tym momencie uwagę Państwa na fakt korespondencji misji i zadań sił zbrojnych wyspecyfikowanych w strategii bezpieczeństwa narodowego, gdzie kluczową misją jest obrona niepodległości, a więc wpisująca się w obronę kolektywną, również zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowego, wpisujące się w pracę i realizację zadań. W ramach reagowania kryzysowego, kryzysowego Traktatu Północnoatlantyckiego w wymiarze zewnętrznym, jak i niesienie pomocy społeczeństwu jako jedna z misji strategii bezpieczeństwa narodowego dla sił zbrojnych, wpisująca się w zarządzanie kryzysowe na terytorium naszego państwa. W tym samym roku Federacja Rosyjska wprowadziła nową doktrynę wojskową Federacji Rosyjskiej 2010, w tym za główne zagrożenie uznano dążenie do nadania. Potencjałowi militarnemu NATO zasięgu globalnego, realizującego realizowanego z pogwałceniem norm prawa międzynarodowego do zbliżania infrastruktury wojskowej państw członkowskich NATO do granic Rosji, w tym w wyniku rozszerzenia Sojuszu na Wschód. W dokumencie tym potwierdza się dążenie do budowy strefy wyłącznych wpływów na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw i strefy buforowej w Europie Środkowej. W czasie szczytu NATO w Chicago. W odniesieniu do strategii bezpieczeństwa i doktryny wojennej Federacji Ros Rosyjskiej poruszono tematy związane z obroną antybalistyczną. Podczas tego szczytu określono także nowe podejście Sojuszu Północnoatlantyckiego do wspólnej obrony, a więc poprzez budowę zdolności w sytuacji kryzysu gospodarczego znanego pod kryptonimem Smart Defense. Szanowni państwo, analiza źródeł konfliktu ukraińskiego jednoznacznie wskazuje, że zasadniczo jego przyczyną jest dążenie Federacji Rosyjskiej do odbudowy swojej mocarstwowej pozycji i utrzymanie wpływów na obszarze byłego Związku Radzieckiego zgodnie zresztą z obowiązującą strategią bezpieczeństwa i doktryną Wojskową Federacji Rosyjskiej. Należy podkreślić, że rosyjskie plany nie mają charakteru planów doraźnych. Pierwsze symptomy mogące wyraźnie świadczyć o przygotowaniach Federacji Rosyjskiej do ubiegłorocznych to ubiegłoroczne ćwiczenia realizowane pod kryptonimem. Zapad 2013, którego scenariusz przewidywał między innymi powstanie sytuacji kryzysowej o charakterze narodowościowym i etniczno-religijnym na obszarze państwa związkowego oraz apel tegoż państwa do Federacji Rosyjskiej o pomoc i wsparcie w odparciu zagrożenia jej suwerenności od wewnątrz. Odmienne wektory celów strategicznych doprowadziły do podjęcia przez Federację Rosyjską decyzji o eskalacji napięcia i wykorzystaniu wszystkich dostępnych w tym politycznych, ekonomicznych i militarnych form nacisku na władze ukraińskie. Analiza strategiczna konfliktu rosyjsko-ukraińskiego wskazuje na duże dysproporcje w możliwościach i sposobach wprowadzenia przez oba te kraje działań. Federacja Rosyjska wykorzystała wszelkie dostępne narzędzia do osiągnięcia celów metodą faktów dokonanych. Konfrontacja została określona jako hybrydowa łącząca w jedno stare i nowe sposoby prowadzenia walki nieregularne i asymetryczne sposoby działania oraz supernowoczesne i prymitywne środki walki. Szanowni państwo, poddaję pod refleksję i nie jest to bynajmniej pytanie retoryczne. Z kim w dniu dzisiejszym od kilku miesięcy Federacja Rosyjska prowadzi wojnę? Odpowiedź na to pytanie pozwala nam przekroczyć pewną barierę naszego rozumowania i postrzegania tegoż konfliktu. Mówimy o działaniach hybrydowych. Należałoby, w moim przekonaniu, nieco uporządkować percepcję i spojrzenie na prowadzenie działań hybrydowych, gdyż nie jest to nowa forma prowadzenia działań. Kiedy spojrzymy na przebieg konfliktów zbrojnych, chociażby od II wojny światowej do Afganistanu, jasne dla nas i zrozumiałe jest, że Działania hybrydowe, sabotaż, dywersja, działania nieregularne towarzyszyły niemal wszystkim tym konfliktom. Cóż zatem nowego stało się w percepcji i postrzeganiu tychże działań? Czy coś nowego wynika z nich niż to, co obserwowaliśmy w Korei czy w Wietnamie? Czy istotnie zrodziło się nowe, zrodziło się nowe pojęcie działań hybrydowych? Otóż w moim przekonaniu nie. Działania hybrydowe istniały już znacznie wcześniej. Cóż zatem nowego w naszej percepcji i w naszej ocenie w stosunku do konfliktu ukraińskiego wewnątrz i dookoła tego państwa się wydarzyło w ostatnim czasie? Nową jakością jest nie, są nie działania hybrydowe, rozumiane jako działania na szczeblu taktycznym. Nową jakością jest w moim przekonaniu wojna hybrydowa, zupełnie inna kategoria pojęciowa. Otóż dołączając do działań taktycznych, tych o których wspomniałem, a one się kojarzą często z działaniami nieregularnymi, chociaż nie wyczerpują tematu, dołożono strategię, dołożono tak zwany czarny strategic communication, użyto wszelkich możliwych środków dezinformacji. Informacji. Oddziaływania informacyjnego na własnych obywateli i oddziaływania informacyjnego na tak tzw. adversary. Cóż zatem wynika dla nas z tej analizy, jeżeli przyjmiemy, że ta analiza jest poprawna? Otóż zawsze działania hybrydowe, działania nieregularne kojarzyły nam się z użyciem tych działań przez państwo słabsze w stosunku do potęgi mocarstwowej większego państwa. Czy zatem prawdą jest, że Federacja Rosyjska jako pierwsze państwo silniejsze od państwa ukraińskiego prowadzi wojnę hybrydową, jako pierwsze państwo w historii stosuje taktyki działania i strategię hybrydową w stosunku do Ukrainy? Wydawałoby się również po pobieżnej analizie, że jest to prawda. Trzeba odpowiedzieć na następne pytanie. Czy w takim razie z kim prowadzi Federacja Rosyjska działania hybrydowe, wojnę hybrydową? Czy prowadzi ją z Ukrainą jako państwo silniejsze? Otóż w moim przekonaniu, jeżeli spojrzymy na sytuację, to w, gwerze, w sferze i w erze powszechnej globalizacji, procesu, od którego nikt nie ucieknie i nie zamierza go spowalniać czy też yy, przyspieszać. On jest naturalnym zjawiskiem współczesnego świata. Wszelkie powiązania, o których mówiłem, a więc ekonomiczne, gospodarcze, przepływy finansowe, swobodny przepływ kapitałów, swobodny przepływ ludności, te wszystkie powiązania, które stanowią dzisiaj o współczesnym świecie, wykluczają prowadzenie tak na dobrą sprawę, działań hybrydowej, wojny hybrydowej z jednym państwem. Proszę sobie wyobrazić pajęczynę, którą łapiemy za jedną z wystających nitek. Czy ta nitka tylko drży, czy zadrżą pozostałe inne, społeczne, gospodarcze, kulturowe, ekonomiczne i inne? A więc w dniu dzisiejszym skłaniam się do tezy, że Federacja Rosyjska prowadzi wojnę hybrydową na Ukrainie, ale prowadzi wojnę hybrydową w otoczeniu Ukrainy. Kto zatem jest przeciwnikiem? Czy przeciwnikiem są tylko dążenia narodu ukraińskiego do niepodległości, suwerenności i prawa do samostanowienia narodu? Otóż w moim przekonaniu nie. W moim przekonaniu to otoczenie Ukrai Ukrainy to jest głęboko rozumiane otoczenie współczesnego świata w erze globalizacji. Zatem skłaniam się, iż nieprawdą jest, Jakoby Federacja Rosyjska prowadziła działania zbrojne, działania zbrojne w postaci wojny hybrydowej li tylko i wyłącznie z Ukrainą. Wszelkie procesy, które zachodzą jako odpowiedź NATO w tej sferze oddają refleksję dowódcy szefa Połączonych Sztabów Sił NATO w Europie generała Dempseja. I nie jest to bynajmniej adresowane do problemu, ale adresowane do zasady. Swego czasu pamiętam obecność generała Martina Dempseja w Akademii Obrony Narodowej, który wskazał pewną zasadę. Otóż jeżeli mamy godzinę czasu i bardzo złożony problem, aby go rozwiązać, to powinniśmy przede wszystkim spędzić 55 minut na zrozumieniu tego problemu. A 5 minut nam wystarczy, żeby znaleźć właściwe rozwiązanie. Szanowni Państwo, czasochłonny proces wypracowania decyzji polityczno-wojskowych NATO. Odniosę się nie do mojej percepcji, ale do doniesień prasowych. Otóż musimy odpowiedzieć sobie również na następujące pytanie. Co to jest NATO? Kto to jest NATO? NATO to my. NATO to 28. Niezależnych, właściwie funkcjonujących państw w jednej całości w strukturze polityczno-militarnej. Czy zatem nie przyświeca idei podejmowania decyzji przez Pakt Północnoatlantycki ta idea, o której mówił generał Dempsey? Zrozummy przez 55 minut problem, a rozwiązanie przyjdzie w następne pięć. Toczy się również debata, czy istnieje realne ryzyko wystąpienia spóźnionej reakcji Sojuszu na zagrożenia dla obszaru mandatowego. Wielu ekspertów się na ten temat wypowiadało. Wielu krytycznie, wielu pozytywnie. Natomiast musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Decyzji polityczne, które zapadły 15 lat temu w ramach Sojuszu i przez władze Rzeczypospolitej Polskiej. Polska jest członkiem NATO. Ze wszystkimi za i przeciw ze wszystkimi przywilejami i obowiązkami w stosunku do Ukrainy zupełnie inne relacje. Niestety musimy to zaakceptować, tak jak akceptujemy zbiorowe formy bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Oddalam zatem zarzuty ekspertów, które twierdzą, że istnieje takie ryzyko w sytuacji funkcjonowania sił zbrojnych państw NATO. Bo przecież NATO nie posiada swoich sił zbrojnych. W moim przekonaniu takiego ryzyka nie dostrzegam. Pierwotnie planowane do poruszenia na szczycie NATO w Newport i przejdę tu płynnie do tego, co stało się w Walii. Była, jak wszyscy wiemy, z doniesień prasowych ewaluacja misji szkoleniowej w Afganistanie po 2014 roku, zakończenie tejże misji jako misji ISAF i rozpoczęcie w zależności od układów politycznych decyzji suwerennego państwa Afganistanu, rozpoczęcie operacji Resolute Support Mission. Kolejnym elementem był rozwój zdolności obronnych do 2020 roku, który chciano poddać głębokiej analizie w ramach szczytu w Newport. W tym oczywiście obrony, dla nas istotnej obrony antyrakietowej oraz roli znaczenia więzi transatlantyckich dla bezpieczeństwa Europy. Niestety od lutego członkowie sojuszu musieli dokonać radykalnej zmiany oczekiwań wobec planowanego na wrzesień szczytu, ponieważ po 25 latach od zakończenia zimnej wojny NATO musiało uznać, że zagrożenie na wschodzie Europy stało się zagrożeniem realnym. Kolejnymi zagrożeniami są pogłębiający się kryzys na tzw. obszarze Bliskiego Wschodu i Afryce Północnej a w tym powstanie fundamentalnego państwa islamskiego oraz rozwój sytuacji po tak zwanej wojnie czy wiosnie arabskiej. W wyniku konfliktu na Ukrainie nastąpiła równocześnie zmiana optyki spojrzenia na współpracę NATO-Rosja. A więc widzimy, jak głębokie przewartościowania od lutego do września nastąpiły w obszarze zainteresowania władz politycznych Sojuszu Północnoatlantyckiego, które doprowadziły ostatecznie, do dość istotnej zmiany w agendzie szczytu i percepcji postrzegania szczytu środowiska bezpieczeństwa. Dla nas, dla wojskowych najistotniejszym to, co było, oprócz 18 dokumentów, które przedstawiono na szczycie NATO i przyjęto odpowiednie deklaracje w wymiarze wojskowym. Przyjęcie Readiness Action Plan, a więc Plan Wzmocnienia Bezpieczeństwa Sojuszu jest kluczowym i najistotniejszym dokumentem, który będzie kształtował pracę zarówno na poziomie wojskowym, łącząc platformę polityczną i wypełniał treścią zobowiązania przyjęte w Walii. Generał Bridlaw, dowódca sił połączonych sił NATO w Europie, określił ten plan jako taboret, krzesło stołu. Ja proponowałem dla generała, aby to nazwał okrągłym stołem, bo nam to się kojarzy taki stół z Solidarnością, a więc z okrągłym stołem Solidarności sojuszniczej na istotnych trzech nogach. Każda z nich spełnia kluczową rolę, bo na dwóch nic nie stoi. Zaproponowaliśmy również szersze spojrzenie na tę kwestię bezpieczeństwa w ramach Readiness Action Plan. My dołożyliśmy, próbujemy cały czas przekonać naszych sojuszników. Co zostało zapisane w rapie, że ten stół będzie na czterech nogach. Jego podstawowym filarem pierwszym jest stała obecność sił NATO w Europie. Drugim, w tym na flance wschodniej. Drugim filarem jest dostosowanie koncepcji funkcjonowania sił odpowiedzi NATO adekwatnie do oceny istniejących zagrożeń. Filarem spinającym funkcjonowanie sił odpowiedzi NATO w zakresie dowodzenia, systemu dowodzenia jest koncepcja podniesienia gotowości bojowej Korpusu Północny Wschód z kategorii gotowości, niższej gotowości bojowej Korpusów do kategorii wysokiej gotowości. Ostatnim elementem, na który zwracamy uwagę i które toczyły, na, nad którym toczyły się prace przygotowawcze do szczytu Newport, w Newport, a następnie pewne decyzje kierunkowe, jako wytyczne polityczne zapadły, są elementy planowania obronnego sojuszu. Pozwolicie państwo, że w krótkich słowach odniosę się do poszczególnych elementów, ponieważ napiętrzenie mitów i mieszanka z faktami zarozmywa nam obraz rzeczywistych działań i podjętych decyzji. Jeżeli chodzi o stałą obecność państw członkowskich sojuszu w krajach flanki tak zwanej flanki wschodniej, otóż. Jestem daleki od upodmiatawiania flanki wschodniej w postaci Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii i Bułgarii, wskazując na ostatnim posiedzeniu, że mamy problem na wschodniej flance sojuszu, że mamy problem z bezpieczeństwem wschodnich granic, że Polska nie ma problemu. Polska ma taki sam problem, jaki problem zdefiniowano w NATO. I to nie upodmiatawianie, że my oczekujemy wsparcia, to NATO. To wschodnia flanka NATO, to wschodnia granica flank, flanki NATO oczekuje wsparcia. Cóż się stało, pokazuje świadomie dowódcę Sił Połączonych NATO w Europie generała Bridlawa, bo ten oto generał kierował działaniami i proponował rozwiązania w zakresie wzmocnienia flanki wschodniej. Dla przeciętnego obywatela działania te być może były niewidoczne i dobrze. Częściowo dobrze. A częściowo ze względu na przekaz społeczny uciekły nieco na drugi plan. Warto więc sobie spojrzeć i powiedzieć, czego dotyczył plan obecności państw sojuszu na flance wschodniej: w wymiarze połączonym, w wymiarze morskim zwiększenie stałych grup minowych NATO na Bałtyku, zwiększenie obecności morskiej na Morzu Czarnym sił NATO, w wymiarze powietrznym. Wzmocnienie misji Air Policing nad państwami bałtyckimi i nad Polską. Obecność samolotów brytyjskich, amerykańskich, francuskich, dodatkowe wzmocnienie misji Air Policing zapewniało nam na wysokim, w mojej, mojej ocenie, poziomie bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej i ochrony naszych granic państwowych. Jednocześnie siły zbrojne włączyły się w ten proces w sposób istotny. Wreszcie spójrzmy na obecność komponentów lądowych. Mieliśmy tutaj i mamy dalej ciągłą obecność, a ćwiczenie Anaconda potwierdza tylko tę obecność. Ciągle są z nami żołnierze Stanów Zjednoczonych, ciągle są z nami obecni żołnierze Sił Zbrojnych Kanady, przybywają żołnierze Wielkiej Brytanii, prowadzą intensywne ćwiczenia, demonstrując jedność i solidarność w sojuszu w sytuacji, kiedy przy granicach sojuszu istnieje poważne zagrożenie bezpieczeństwa sojuszu. Na tym tle należy poddać pod refleksję inne działania NATO, które były prowadzone. I nie złamie tu tajemnicy, jeżeli powiem, że w naszej przestrzeni powietrznej funkcjonuje, funkcjonował samolot rozpoznania AWACS, a więc cały system środków reagowania kryzysowego, który był w dyspozycji częściowo jako preauthorized dla Secura został wykorzystany. Jeżeli chodzi jaka jest wizja funkcjonowania obecności stałej na wschodniej flance sojuszu. Plany dość precyzyjnie określają obecność państw do końca roku 2015, co w opinii dowódców i opinii politycznej nie kończy się na roku 2015. Padają często stwierdzenia as long as required jeżeli chodzi o drugi filar, to stosowanie sił odpowiedzi NATO do oceny zagrożenia sojuszu. Wiele również mitów zrodziło się na temat powstania tak zwanej szpicy, tej, która na szczycie NATO powstała w określeniu Spearhead, a więc tych sił odpowiedzi NATO, części sił odpowiedzi NATO, która miałaby reagować elastycznie na zagrożenia sojuszu, patrząc na flankę wschodnią i problemy bezpieczeństwa tejże flanki, ale również wypełniając zadania sojusznicze na flance północnej. Nie chciałbym na tym etapie przesądzać ani struktury, ani czasów gotowości, ani rozmieszczenia tych elementów, dlatego że trwają prace, a w dniach 19-21 września odbyło się posiedzenie Komitetu Wojskowego w Wilnie, gdzie te kwestie dyskutowaliśmy. Jestem przekonany, że po wytycznych politycznych dla dowódców strategicznych i przyjęciu zadań na Komitecie wojskowych dla dowódców strategicznych w krótkim czasie otrzymamy propozycję, jak, jak będą funkcjonowały siły odpowiedzi na to, jak w ramach sił odpowiedzi na to te siły w obecnej chwili, które są Immediate Response Forces, a więc siły szybkiego reagowania, jak zostanie skonstruowane pojęcie WJTF, a więc Very High Readiness Joint Task Force. Te wszystkie elementy. Są elementem, elementy są elementem, są procesem, w którym dowództwa sojusznicze, zarówno dowódca sił NATO w Europie generał Brydlaw, jak i dowódca dowództwa transformacyjnego generał Palmeros pracują usilnie, aby przedstawić wizję wojskowego wypełnienia postanowień szczytu. Nie przesądzając, pozwolicie państwo, ze względu na trwające prace, nie odniosę się do tego tematu, jak powiedziałem, Sztab generalny nie spekuluje, sztab generalny przewiduje, sztab generalny kreuje, jestem daleki od spekulacji, choć wiedzę na ten temat niewątpliwie posiadamy. W dalszej kolejności odniosę się do dowództwa Korpusu Północny Wschód. już nie jest tajemnicą, że siły zbrojne już od dwóch lat podejmują działania podniesienia dowództwa Korpusu Północny Wschód. Pozostałe korpusy sił NATO w Europie są korpusami wysokiej gotowości. Nasza świadomość co do tego, aby podnieść gotowość korpusu do sił wysokiej gotowości i w konsekwencji włączyć korpus w tak tzw. long-term rotation plan dla sił odpowiedzi na to była już dwa lata temu. Dzisiaj ten temat korpusu Północny Wschód jako elementu, który mógłby w przyszłości spinać funkcjonowanie stałej obecności sił NATO, w Europie, o której mówimy dzisiaj w ramach reassurance, a więc wzmocnienia obecności NATO na Flance Wschodniej, jak i w perspektywie wypracowania nowej koncepcji funkcjonowania sił odpowiedzi NATO, ten element mógłby się świetnie wkomponować w funkcjonowanie, kierowanie, harmonizację i koordynację działań sojuszu na Flance Wschodniej. Nie jest również tajemnicą, że ministrowie obrony trzech państw ramowych w Newport podpisali porozumienie w zakresie wzmocnienia Korpusu północnych Wschód i nadania mu rangi Korpusu Wysokiej Gotowości. Trwają prace między dowódcami, szefami obrony państw Danii, Niemiec i szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie określenia wytycznych wojskowych dla Komitetu Korpusu, tak aby uwzględniając wizję funkcjonowania Korpusu przez trzy państwa ramowe i uwzględniając jednocześnie oczekiwania sojuszu w postaci systemu dowodzenia w przyszłości dla sił odpowiedzi NATO, w tym i naszego spearhead, naszej szpicy i sił, które funkcjonują w obecnym składzie, aby ten element funkcjonowania Korpusu był włączony w ogólną koncepcję rozwoju Korpusu, żebyśmy mogli przedstawić naszym sojusznikom propozycję, jak postrzegamy funkcję, misję, rolę, zadania oraz gotowość Korpusu Międzynarodowego Korpusu Północny Wschód. Mamy również deklaracje niektórych państw o włączeniu się do Korpusu. Ja mam nadzieję i oczekiwania takie stawiam sobie za szczyt honoru, aby nie mówić, ile krajów jest w Korpusie Północny Wschód. W tej chwili oprócz 13 krajów stanowiących jako członkowie NATO i 14 Szwecja, nie jest istotą, ile krajów natowskich będzie w Korpusie. Istotą raczej w moim przekonaniu będzie kto z krajów członkowskich w korpusie nie jest. I tę ambicję, tę aspirację wspólnie z dowódcą korpusu, z generałem Sabolem obecnym tutaj będziemy starać się zrealizować. Ostatni filar, Szanowni Państwo, to filar przeglądu procedur planowania obronnego. I tutaj znowu nie mogę zbyt wiele powiedzieć, ale świadomość nasza, że planowanie w obecnym kształcie geostrategicznym i sytuacji bezpieczeństwa nie do końca odpowiada realiom. A więc w dniu również podjęto decyzję co do przeglądu procedur planowania obronnego. Zastanawiamy się, jak powinny wyglądać plany obronne, jak powinno wyglądać planowanie obronne i jak powinien wyglądać proces planowania sojuszniczego. Więcej niestety, Szanowni Państwo, w tym obszarze nie mogę powiedzieć ze względu na i klauzule tajemnicy i na fakt, że te prace nie zostały zakończone. Szanowni Państwo, w chwili obecnej w ramach struktur wojskowych trwają również prace, inne implementacji Readiness Action Plan, który zakłada kilkanaście punktów, aby tak, aby do końca listopada 2014 roku władze wojskowe NATO przedstawiły do akceptacji Radzie Północnoatlantyckiej swoje oceny i propozycje dalszego działania dotyczące między innymi, to co powiedziałem, określenia pakietów sił, elementów dowodzenia i kontroli, szkolenia i procesu certyfikacji sił odpowiedzi NATO, struktury składu i gotowości połączonych sił zadaniowych wysokiej gotowości WJTF, Rozmieszczenia elementów C2, w tym na poziomie batalionów, które w tej chwili realizują zadania na Litwie, Łotwie, Estonii, w Polsce, Rumunii i Bułgarii. W tym uszczegółowieniu wcześniej wspomniałem Korpusu, roli Korpusu Północny Wschód w ramach systemu dowodzenia oraz przeglądu i określenia potrzeb innej konfiguracji planów ewentualnościowych. Również trwają prace, co jest istotne i nie wolno, nie wolno tego pominać, pomijać, prace zwiększające bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Szanowni Państwo, są to te obszary, które wynikają w pionie wojskowym z postanowień i decyzji politycznych na szczycie NATO. Oczywiście siły zbrojne uczestniczą w tym procesie. Sztab Generalny przygotowuje założenia funkcjonowania podsystemu sił zbrojnych w systemie obronnym państwa. Niewątpliwie doświadczenia ostatnich miesięcy, funkcjonowanie i zmiana środowiska bezpieczeństwa, w tym w sytuacji geopolitycznej, nie tylko u granic sojuszu, ale w całej Europie, a śmiem wątpić i śmiem podejrzewać, przepraszam, nie wątpić, ale podejrzewać, że z ogromnymi implikacjami geostrategicznymi, globalnymi siły zbrojne postrzegają, Sztab Generalny postrzega włączenie się sił zbrojnych do tego procesu wzmocnienia gotowości sojuszu, czytając umiejętnie zapisy artykułu 5, ale czytając również umiejętnie zapisy artykułu trzeciego, mając w świadomości słowa pana prezydenta, które przytoczyłem na początku. Jaki kierunek zmian przyjąć, jak rozwijać podsystem militarny, system obronnego państwa? Otóż widzimy potrzebę z naszego punktu widzenia wynikającą ze wszystkich zmian, w tym doświadczenia, jakie zdobyliśmy przez ostatnie miesiące, rozwoju pewnych zdolności operacyjnych i zbrojnych w obszarze trzech zasadniczych segmentów, rozwój zdolności do strategicznego odstraszania obronnego, wreszcie rozwój zdolności do strategicznej odporności kraju oraz rozwój zdolności systemu mobilizacyjnego państwa, ale rozumianego nieco szerzej niż to nasi eksperci przedstawiają. Trzeba rozumieć, że nasze siły zbrojne są istotnym elementem systemu obronnego, ale nie są jedynym elementem systemu obronnego. Chciałoby się powiedzieć, że to cała potęga Rzeczypospolitej stanowi o potędze systemu obronnego państwa. A więc mówimy nie tylko o zasobach osobowych, mówimy również o zasobach rzeczowych, mobilizowanych sił i środków państwa. Wreszcie mówimy o elemencie zapowiadanym przez pana prezydenta w zakresie zwiększenia funkcjonowania sił zbrojnych i w kontekście expose ostatniego pani premier. Również odnotowujemy ten fakt. Nie ma wątpliwości co do tego, że w przypadku podjęcia decyzji przez pana premiera, ministra obrony narodowej, wdrożenia tych propozycji istniała będzie potrzeba dokonania zmian legislacyjnych prawa powszechnego, ale również widzimy i realizujemy doskonalenie systemu kierowania obronnością państwa. Szanowni Państwo, bardzo krótko, żeby oddać istotę i percepcję postrzegania tego planu wzmocnienia bezpieczeństwa obrony, który się buduje, jest dokumentem zbioru otwartego. Chciałem zwrócić na istotne elementy tegoż planu, które świadczą o faktycznym zwiększaniu bezpieczeństwa i faktycznym zwiększaniu potencjału poprzez rozwój zdolności operacyjnych. Istotą percepcji naszej jest, aby stworzyć elementy strategicznego obronnego odstraszania Rzeczypospolitej, tak aby każdy, kto podniesie rękę na suwerenność, niepodległość i integralność terytorialną naszego państwa, aby mógł i musiał wcześniej skalkulować następstwa takiej decyzji, a one poprzez wprowadzanie nowych zdolności w siłach zbrojnych nie będą do przecenienia. W związku z tym podjęto pewne już decyzje, one są realizowane. Ja tutaj oczywiście nowej wartości dodanej nie wniosę, ale zwracam państwa uwagę na elementy, które proponujemy. Proponujemy elementy takie jak wyposażenie sił zbrojnych w pociski JASM. Proponujemy rozwój systemów rakietowych nadbrzeżnego dywizjonu rakietowego. Zapisano w planie, pan premier, minister obrony narodowej zaakceptował zakupienie drugiego elementu nadbrzeżnego dywizjonu rakietowego. Niby nic wielkiego, ale szanowni Państwo, nowa jakość, nowa jakość, high-tech i nowe zdolności, których w siłach zbrojnych nie posiadaliśmy, a które już posiadamy. To jest możliwość oddziaływania do 200, blisko 50 kilometrów na naszych wodach terytorialnych Bałtyku i nie tylko na wodach terytorialnych. Jeżeli mówimy o pociskach dziasm, to jest możliwość oddziaływania ponad 300 kilometrów od granic naszego państwa. Wreszcie wyrzutnie rakietowe HOMAR w tym samym zakresie przedziale oddziaływania. Czy wreszcie plany i rozpoczęte prace nad nowym okrętem podwodnym, Wraz z pociskami, o których już wielokrotnie była mowa i wiele pytań w, tym, w tej materii było kierowanych. A więc ta nowa jakość zdolności operacyjnych sił zbrojnych wskazuje, że na nową niejako percepcję. Ja bym nie chciał przesądzać, ale jak Państwo spojrzycie na nowe systemy uzbrojenia i nowe zdolności operacyjne sił zbrojnych, rysuje się troszeczkę zapomniana, ale chyba ciągle aktualna koncepcja tak zwanego empty battle space gdzie to zderzenie Zielonych ludzików nie następuje twarzą w twarz, ale oddziaływanie jest poza obszarem styczności bezpośredniej styczności wojsk, jak to mnie uczono 20 lat temu w Akademii Obrony Narodowej. Szanowni Państwo, wzmocnienie systemu obronnego państwa w ramach rozwoju zdolności do strategicznej odporności kraju. Ja świadomie przywołałem ten slajd żeby uświadomić nam wszystkim i uświadomić również innym że strategiczna odporność kraju to nie tylko strategiczna odporność sił zbrojnych na oddziaływanie potencjalnego przeciwnika to znacznie szersze pojęcie to pojęcie które nam nie wolno zamykać do obrazka z prawej strony żołnierzy i ludzi w mundurach ale prześledźmy w sektorze wojskowym faktyczne działania zmierzające do podniesienia odporności, strategicznej odporności kraju, w tym infrastruktury. To nie tylko tworzenie w ochrony infrastruktury krytycznej państwa. Przypominałem o tym i mówiłem o tym, w jednym ze szczytów NATO podjęto decyzję o budowie europejskiej tarczy antyrakietowej. Tak zwany European Phase Adaptive Approach, amerykański element tarczy antyrakietowej, wiemy, będzie powstawał, prace rozpoczęto, będzie powstawał w Rędzikowie. To nie jest tylko instalacja dla instalacji. Właściwa selekcja infrastruktury krytycznej, która będzie poddana pod obronę tego systemu, jest kluczowym elementem budowania strategicznej odporności naszego kraju. Wreszcie program obrony przeciwlotniczej, zakładających posiadanie zestawów rakietowych Wisła czy też Narew, które będą włączone w system sojuszniczy, buduje nie tylko poczucie bezpieczeństwa. Ale buduje odporność, rzeczywistą odporność infrastruktury krytycznej. A więc wszystkie te działania, które podejmowane są w pionie wojskowym, świadczą o tym, że nie tylko świadomość nam towarzyszy potrzeby budowy takiego systemu, ale prace w tym zakresie są dalece zaawansowane. Musimy również spojrzeć na to, czego oczekujemy od, od całości systemu obronnego państwa, a więc nie tylko tego pionu wojskowego, który jest istotnym, acz małym wycinkiem całego systemu. Budowanie strategicznej odporności kraju to jest budowanie przede wszystkim, w moim przekonaniu, świadomości wszystkich obywateli i poczucie, wysokie poczucie odpowiedzialności i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo naszego kraju. O tym mówił Pan Prezydent, o tym mówiła Pani Premier w ekspoze i takie też działania będziemy proponować, aby integrować, ale przede wszystkim budować świadomość która w moim przekonaniu, entuzjazm szczególnie yy, naszych obywateli w tym zakresie jest ogromny i należy go spożytkować. Co do tego wątpliwości nie ma nikt. Jeżeli chodzi o rozwój systemu mobilizacyjnego państwa i znowu nie tylko o rezerwy osobowe, choć i te są istotne, wiemy jakie procesy towarzyszą budowie i utrzymywaniu rezerw osobowych. Wiemy, że społeczeństwo się starzeje. Wiemy, że jest niż demograficzny, ale chciałem przekonać tylko w dwóch słowach, dlatego że ten element funkcjonowania sił zbrojnych jest dalece niejawny. Chciałem przekonać państwa, że wszelka ta świadomość towarzyszy jasnym i klarownym pracom i kierunkom rozwoju systemu mobilizacyjnego rezerw osobowych nie tylko na potrzeby sił zbrojnych, ale na potrzeby państwa. Mamy tutaj również świadomość zasobów rzeczowych rezerw państwowych, w tym planu mobilizacji gospodarki, planu rezerw strategicznych państwa, ich tworzenia, uruchamiania, uwalniania rezerw i uzupełniania rezerw. A więc szeroki problem, szeroki wachlarz działań, który proponować będziemy do podjęcia przez pana prezesa, wiceprezesa Rady Ministrów. Przepraszam. Pana ministra obrony narodowej Tomasza Simoniaka. I wreszcie kolejny filar, o którym wcześniej wspomniałem, zapewnienie budżetu od 2016 roku na poziomie 2% PKB. To nie jest, szanowni państwo, nasz przywilej. Ja mówię nasz, postaci tych, którzy noszą mundury. To jest nasza odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność za to, jakie propozycje z naszej strony będą przedstawiane tak, aby system bezpieczeństwa i obrony naszego państwa wzmocnić, to nie są pieniążki, które zostaną skierowane na funkcjonowanie i poprawę samopoczucia, to są pieniądze, które zostaną skierowane na budowę istotnego potencjału obronnego państwa. Jestem głęboko przekonany, że radość, która nam towarzyszy z tych słów, wyzwala również świadomość olbrzymiej odpowiedzialności za wydatkowanie tych pieniędzy. Jeżeli chodzi o zmiany legislacyjne, Szanowni Państwo, ci, którzy zajmują się tymi obszarami, doskonale zdają sobie sprawę o istniejących, obecnych zapisach regulujących w prawie powszechnym. Nie mówimy tutaj jednak i tylko i wyłącznie o prawie powszechnym. Mówimy tutaj również o, zmiany, o zmianie pewnej filozofii percepcji, postrzegania tego, co się na świecie w ostatnim roku wydarzyło. Mówimy również o tym, że w trakcie opracowywania są dokumenty strategiczne, a więc i strategia bezpieczeństwa narodowego i w ślad za nią idąca polityczno-strategiczna dyrektywa obronna, która będzie określała cele, misje i zadania sił zbrojnych w realizacji ich konstytucyjnej powinności. Wreszcie doskonalenie systemu kierowania obronnością państwa. Również proponowałem y, panu premierowi, ministrowi obrony narodowej zorganizowanie ćwiczenia obronnego kraju w 2015 roku. Nie chciałbym poszerzać tego tematu. Pracujemy nad kwestią uzyskania akceptacji politycznej dla, dla tego, tegoż ćwiczenia, ale istotą tego ćwiczenia są trzy zasadnicze sektory funkcjonowania państwa. W pierwszym sektorze system bezpieczeństwa narodowego i jego funkcjonowanie. W drugim sektorze System obronny państwa jako całość systemu i militarnego, i pozamilitarnego, włączając w to naszą politykę zagraniczną i kwestie wynikające z członkostwa w NATO, w Unii Europejskiej oraz bilateralnych kontaktów zagranicznych. To jest drugi segment tego ćwiczenia. I trzeci segment tego ćwiczenia wreszcie, wojenny system dowodzenia i funkcjonowania sił zbrojnych. Te trzy segmenty odpowiedzą nam na pytanie, mam nadzieję, jeżeli się. Zniszczą. odpowiedzą nam na pytanie, jak transformować, jak doskonalić system bezpieczeństwa narodowego, obrony państwa i funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia sił zbrojnych. Wnioski, szanowni państwo, wnioski są bardzo krótkie, ale po pierwsze ciągłe dostosowanie NATO do zmieniających się warunków bezpieczeństwa, o czym mówiłem, i stwierdzenie, iż żołnierze wojskowi są zawsze przygotowani najlepiej do tej wojny, która była w moim przekonaniu, nie do końca się sprawdza. Otóż decyzje podjęte na jednym ze szczytów utworzenia struktur Allied Command Transformation, która odpowiada za transformację sojuszu, wybiega dalece poza wojny te, które były, czy wojny jutrzejsze. Zajmuje się transformacją sojuszu, dokonując rewizji trendów i zjawisk towarzyszących rozwojowi globalnego systemu bezpieczeństwa i stara się znaleźć narzędzia, którymi będziemy się mogli posługiwać w perspektywie, horyzoncie 10, 20 i więcej lat. A więc to jest nie do końca tak, że siły zbrojne są najlepiej przygotowane na wojnę, którą, która już się odbyła. Poza tym budowa tych obszarów, o których wspomniałem, zdolności operacyjnych sił zbrojnych i nie tylko tych, bo przecież nie zapominajmy, że istnieje cały plan budowy pozostałych zdolności sił zbrojnych. Powoduje, że siły zbrojne w naszej percepcji, w naszej ocenie będą dość istotnie elastycznym elementem funkcjonowania systemu obronnego państwa w pionie sił zbrojnych, w tym pionie wojskowym, militarnym. I ta elastyczność została nam przedstawiona przez główne kierunki rozwoju sił zbrojnych wydane przez pana prezydenta stanowiące podstawę opracowania programu rozwoju sił zbrojnych na lata 2013-2022, gdzie mówimy o zwiększeniu mobilności, mówimy o obronie przeciwlotniczej, mówimy o wielu, wielu jeszcze istotnych elementach, ale one są również zastrzeżone, więc przepraszam Państwa, nie będę je przywoływał w całości. Wreszcie stwierdzenie, iż Rosja jest swego rodzaju katalizatorem zmian w NATO. Ale NATO nie zmienia się pod wpływem krajów. NATO nie zmienia się pod wpływem impulsu, na to zmienia się pod wpływem trendów zachodzących w środowisku bezpieczeństwa, poddanych gruntownej analizie. I to, o czym mówiłem, 55 minut dla NATO to jest zrozumienie problemu, 5 minut znalezienie właściwego rozwiązania. Wreszcie NATO jako integracja, jako platforma integracyjna, integrująca elementy polityczne z elementami wojskowymi NATO. Wreszcie. Integracja ustaleń szczytu NATO w Newport z działaniami wojen, wojskowymi. No i ostatnia teza, którą postawiłem, że szczyt w Newport w moim przekonaniu stanowi element przełomowy w funkcjonowaniu NATO na kolejne lata. Był unikalny. Wrócono po 25 latach do zasadniczych funkcji sojuszu północnoatlantyckiego, wskazując jednoznacznie na funkcję Obrony kolektywnej, zarządzania kryzysowego i tak zwanego cooperative security. Czy to jest przełom? Istotnie w moim przekonaniu działania nakreślone przez szczyt w postaci wytycznych politycznych stanowią taki przełom, a ich realizacja będzie uwiarygodnieniem sojuszniczej więzi, solidarności i odpowiedzialności sojuszu za wszystkich członków. Szanowni Państwo. Jeżeli ktoś usnął, to życzę, aby po przebudzeniu spotkał te sprawy, o których mówiłem, jako sprawy już wdrożone, implementowane. Jeżeli Państwa zanudziłem, serdecznie przepraszam. Jeżeli Państwo oczekujecie wyjaśnień, jestem do Państwa dyspozycji. Niemniej jednak dziękuję za uwagę. Nie oczekiwałem po tych wzruszających momentach pierwszej części wręczenia dyplomów, że uzyskałem Państwa percepcję, ale widzę, że. Jednak ta percepcja gdzieś u Państwa odporność strategiczna studentów i, i słuchaczy jest wysoka, za co Państwu raz jeszcze serdecznie dziękuję. Szanowny Panie Generale, w imieniu Senatu Akademii Obrony Narodowej, środowiska naukowego, studentów, słuchaczy. Własnym. Chcę serdecznie podziękować za to wystąpienie. Są tu na sali słuchacze podyplomowych Studiów Polityki Obronnej, wyzgie, Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego. Yy, myślę, że wiele inspiracji, wiele myśli, jakie Pan Generał zechciał przekazać, będą szerzej rozważane w ramach studiów. Bardzo dziękujemy za to interesujące wystąpienie i dziękując na pamiątkę, Panie Generale, na Pana ręce składam podziękowania. Dziękujemy pięknie. Dla mnie to była czysta przyjemność. Panie generale, a dla nas usta intelektualna. Bardzo dziękuję.